Budzi się życie w blasku o świcie, śpiewam melodię ptakom. Na białym koniu z wiatrem przychodzi młodość, siła i radość. Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora. Chciałbym Was dziś, przyjaciele, uraczyć przepisem na jajecznicę po słowiańsku. A jak? Różni się ona od wszystkich innych jajecznic świata, głównie dwoma szczegółami, ale o tym powiem zaraz. Teraz chciałbym przejść do składników. Jajka. I już z nimi wiąże się taka sympatyczna historia. Byłem po nie rano u zaprzyjaźnionej gospodyni, którą z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić. No i przynosi ona mi paletę jaj, proszę bardzo, ale jeszcze wróciła się do kurnika i przyniosła mi takie zielone jajko. Ja mówię, zielone jajko, a cóż to za czary? Ona mówi, żadne czary. Mam nowe kury wielkanocne. I ponoć kury wielkanocne niosą się czasem na zielono właśnie. Ot, taka ciekawostka. A co będziemy dalej potrzebować? To już zapraszam do stołu. W maselnicy znajduje się masło, a jakże? Miast niego można posiłkować się słoniną. Słowiańskie magiczne zioło miłości, uważane również za afrodyzjak, czyli lubczyk. Może być świeży, może być suszony, ale świeży ma znacznie lepszą moc. Polska żółta cebula. Z przypraw ja dziś wybieram magiczne, ziołowe, słowiańskie, leśne licho. Dobra, jestem z powrotem. Chyba Marzanna tu się jeszcze grasuje, gdzieś się psoci, bo dziwnym trafem zapomniałem o najważniejszym składniku, czyli cebuli, ale pach, w magiczny sposób już ona pojawiła się na stole. Więc cebula. I teraz, dwa szczegóły różniące jajecznicę po słowiańsku od wszelkich innych jajecznic świata są takie, że cebuli ma być naprawdę sążna ilość. To znaczy, na jedną dużą cebulę dwa jaja. W tym wypadku cztery małe cebule na dwa jaja oraz słowiańskie magiczne zioło miłości, jakim jest lubczyk. Najlepszy będzie lubczyk świeży, ma wtedy on największą moc. Łasz, jak on pachnie od razu! Chuć się wzmaga! Wspaniałe! Jedno z moich ulubionych ziół, lubczyk właśnie. I teraz, jako że jest wiosna, Marzanna została przegnana, to proponuję zrobić wersję na maśle. Jest ona nieco lżejsza od tej wersji na słoninie. To jest bardziej zimowy klimat. Ja dzisiaj w takim razie będę walczył z masełkiem. No i zaczynamy od tego, że należy pokroić cebulę. Jak kroimy ją? Po prostu w pióra. No i cyk, piecyk rozpalony, ale ogień w tej chwili jest zdecydowanie zbyt duży, ponieważ masło ma niską temperaturę palenia. To też tą jajecznicę smażymy na małym, łamane, średnim ogniu i niespiesznie wysmażamy tę cebulę. Niech ona się skarmelizuje, niech delikatnie poprzypala. Wtedy to właśnie nabiera tego magicznego smaku, o który nam chodzi. To też masło, czekam chwilkę i zaczynamy smażyć. Mieszamy całość, aby przyprawa dostała ciepła i puściła wszystkie aromaty. Cebula wraz z leśnym lichem usmażyły się, jak one wspaniale pachną. Gdybym mógł robić perfumy, pachniałyby one zdecydowanie tak. Czas teraz na jaja. Miałem 4 cebule, więc wbijam tutaj 8 jaj i mieszam dosłownie kilka razy. Podobnie jak w przypadku jajecznicy po rosyjsku. Link wrzucę Wam w opisie. Zimą na środku zamarzniętego jeziora, racąc się zacnym trunkiem, smażyłem tę jajecznicę, ale było sympatycznie.
rodzi ludziom dzieci. A gdzie on spojrzy, tam młode dojrzy. A gdzie on stanie, tam ziołowo wstanie. Na marcowej trawie, spod śniegu lodu, zerkają zielenią wzbudzone kwiaty. Bawiece, kurniki w ocencie, stuchacze, czy aby na pewno wiosna koła. Duża ilość mocno przesmażonej cebuli wraz z lubczykiem to już jest taki bajerzy szok. A do tego wszystkiego delikatna mgiełka ziołowych przypraw powoduje, że ta jajecznica jest unikatowa i niezwykła w smaku. A więc cóż, jeśli chcecie skosztować, jak to drzewie i nasi słowiańscy przodkowie jadali jajecznicę, proszę bardzo, przepis już znacie. Pozdrawiam, do zobaczenia.